głosu pana posła Wojciecha Pękalskiego. Dziękuję. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, chciałbym się odnieść, a przede wszystkim przeprosić za to, że wielokrotnie przekraczałem prędkość, a co za tym idzie, zmuszałem organy ścigania, organy kontrolne do wszczęcia wszelkich procedur. Tylko chciałbym przede wszystkim podkreślić tutaj w tej Wysokiej Izbie, że nigdy nie zasłaniałem się immunitetem poselskim. Jak wynika, przytoczę ponownie słowa mojej przedmówczyni, posłanki sprawozdawczyni. Pan Wojciech Pękalski zaprzeczył twierdzeniom mężczyzn i nie przyznał się do popełnienia wykroczenia. Wobec powyższego został poinformowany, że przez podejmujących interwencje policjantów, że zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. Wskazać należy, że w trakcie interwencji pan Wojciech Pękalski nie informował, że jest posłem na Sejm. A co za tym idzie? W 100% nie zasłaniałem się immunitetem. Kolejne moje wykroczenie z uwagi na to, że pani posłanka przedmówczyni, która informowała w imieniu komisji, to jest kolejne. Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym nakłada mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł. Jak również, że za naruszenie to zostanie przepisanych 6 punktów. Pan Wojciech Pękalski, pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu, wyraził zgodę na jego przyjęcie. Na przyjęcie mandatu w wysokości 200 zł. I ciąg dalszy. Asystujący podczas interwencji sierżant sztabowy Oskar w trakcie przeglądania dokumentów rozpoznał w osobie pana Wojciecha Pękalskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, o czym niezwłocznie poinformował swojego kolegę. W związku z powyższym policjant odstąpił od stosowania wobec sprawcy wykroczenia postępowania mandatowego. Jeszcze raz podkreślę, przepraszam za swoje zachowania, przepraszam za to, że wielokrotnie naruszałem prędkości. W znacznie większej części kilka wniosków jest typową manipulacją policji co do prowokacji, które zostało i manipulacji w powiecie lidzbarskim, ale w żaden sposób to mnie nie usprawiedliwia. Także chciałbym też poinformować Wysoką Izbę, panią marszałkinię, że do wszystkich dotychczasowych wniosków, które wpłynęły do mojego biura poselskiego bądź do skrzynki poselskiej, składałem stosowne dokumenty, że zrzekam się immunitetu poselskiego do tych poszczególnych spraw. Ale co ważnym podkreślenia też jest, 2 lata temu przyjąłem mandat karny, nie informując również też, że jestem posłem i miałem w międzyczasie 3 rozprawy sądowe, ponieważ wycofano mi ten mandat. Tak? Także komisja regulaminowa powinna zająć się procedowaniem wreszcie ustawy, przede wszystkim o zdjęciu immunitetów dla wszystkich posłów. Dziękuję.